Latem 1947 roku na polecenie władz komunistycznych z dworku Milusin w Sulejówku dom marszałka Józefa Piłsudskiego i jego rodziny zostały wywiezione meble, obrazy, księgozbiór oraz inne przedmioty. Losy zagrabionego wyposażenia dworku pozostawały nieznane przez niemal 70 lat, aż do maja 2014 roku. Pracownicy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku odnaleźli wówczas część mebli i dzieł sztuki w pałacu w Helenowie, ośrodku reprezentacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej. Odkryli tam również meble w stylu Ludwika XVI z salonu w Milusinie, dwa widoki Wilna namalowane przez Ignacego Pinkasa oraz staw w parku Kazimierza Stabrowskiego, a także rzeźbę Szaman, Julii Stabrowskiej, amforę, dwa świeczniki oraz postument pod lampę lub wazon. Identyfikacja mebli dzieł sztuki była możliwa dzięki przedwojennym fotografiom wnętrz dworku oraz dokumentom archiwalnym. Do chwili rozpoznania przez pracowników muzeum przedmiotów z Milusina, resort obrony narodowej nie wiedział o ich pochodzeniu. W Helenowie był także obraz przedstawiający brata marszałka Bronisława Piłsudskiego, zesłańca i wybitnego etnografa. W lutym 2015 roku Tomasz Siemoniak, minister obrony narodowej, podjął decyzję o przekazaniu mebli oraz dzieł sztuki do Milusina. Muzeum poszukuje nadal wyposażenia gabinetu marszałka oraz jego księgozbioru. Chodzi bowiem o to, by jak najwierniej odtworzyć wygląd oraz atmosferę wnętrz dworku z czasów, gdy mieszkał w nim Józef Piłsudski z rodziną.